Kiedy została wydana fatwa na Salmana Rushdiego, po tym jak napisał szatańskie wersety, to doszło do wielkiego skandalu w Akademii Szwedzkiej przyznającej Nagrodę Nobla. Dlatego, że dwoje członków Akademii, Kerstin Ekman i Lars Gyllenstam, uznało, że sytuacja jest tak dramatyczna i że nagle właśnie zagrożona jest wolność pisarza, że Akademia Szwedzka powinna złamać swoją zasadę nieangażowania się politycznie i powinna zabrać głos po stronie Salmana Rushdiego, a także wydać jakieś takie oficjalne pismo do rządu szwedzkiego, domagając się stanięcia wyraźnego po stronie wolności pisarza. Jednak do tego nie doszło. W Szwecji często jest tak, że unika się konfliktów i wybiera się neutralność. Szwecja jest taka historycznie i tak się stało też tym razem, przez co tych dwoje pisarzy z oburzeniem opuściło Akademię Szwedzką i oni nigdy nie wzięli już udziału w żadnych jej spotkaniach i naradach, przez co ich krzesła stały puste przez wiele, wiele lat, dlatego że dopiero w 2018 roku Akademia Szwedzka zmieniła zasady funkcjonowania. I teraz jest tak, że jeżeli ktoś się oburza i rezygnuje z udziału w obradach, to można go zastąpić kimś nowym, ale w tamtym momencie było to niemożliwe. Salman Rushdie i jego historia przypomina mi także bardzo mocno historię szwedzkiego artysty sztuk wizualnych Larsa Wilksa, już nie żyjącego, on zginął w wypadku samochodowym w zeszłym roku, ale był to człowiek w pewnym momencie głośny na całym świecie, postać w Szwecji bardzo kontrowersyjna, ktoś, o kim napisał moim zdaniem doskonały reportaż, szwedzki pisarz Niklas Orenius. Reportaż ma tytuł Strzały w Kopenhadze. Ja przełożyłam tę książkę na polski, ponieważ uważam, że to jest jedna z ważniejszych książek o wolności słowa, a także o różnych ekstremizmach, które wpływają na naszą rzeczywistość. W tej opowieści jest miejsce zarówno na historię islamizmu i właśnie ekstremizmu islamskiego, ale jest tutaj także opowieść o ekstremizmach prawicowych i o tych ludziach, którzy nienawidzą muzułmanów we współczesnej Europie. Sam Lars Wilks to artysta, ach, jeszcze wspomnę o tym, że Niklas Orenius i Lars Wilks są także bohaterami mojej własnej książki Moraliści. I tutaj jest jeden rozdział także na temat wolności słowa i tej debaty tyczącej się tego, czy pisarz, artysta ma prawo obrażać osoby, które na przykład wyznają jakąś religię, którą ten artysta uważa za zbyt fanatyczną lub w jakiś sposób ograniczającą wolność jednostki, czy też zasada ochrony czyichś uczuć religijnych nie jest zasadą podstawową. Krótko, Lars Wilks to artysta, który w 2007 roku narysował taką karykaturę proroka Mahometa jako psa, co w świecie muzułmańskim było straszliwą obrazą, dlatego że nie tylko nie wolno rysować proroka Mahometa i na pewno przedstawiać go jako zwierzęcia, ale jeszcze pies to jest zwierzę, które w świecie arabskim jest bardzo pogardzane. I ta sprawa właściwie mogła gdzieś zniknąć, dlatego że ten rysunek pojawił się na jakiejś małej wystawie na prowincji Szwecji, ale ona trafiła do mediów, stała się w końcu newsem światowym i wywołała gigantyczny kryzys dyplomatyczny. Przez dłuższy czas w wielu krajach arabskich odbywały się bardzo gwałtowne, agresywne demonstracje przeciwko Szwecji. Atakowano ambasady szwedzkie, doszło nawet do spalenia kukły premiera ówczesnego Szwecji Fredrika Reinfeldta. W jednym z krajów arabskich to się wydarzyło, a sam Lars Wilks stał się postacią, stał się człowiekiem, na którego także wydano wyrok. Było wiele różnych organizacji islamistycznych, które chciały go zabić, dlatego on po prostu już całe życie musiał żyć pod ścisłą ochroną policji. To życie było naprawdę niesamowicie ograniczone i ta książka także o tym opowiada. Więc on się stał rzeczywiście kimś, kto zapłacił gigantyczną cenę za wolność słowa, wolność
rysunku w jego wypadku. Uważam, że Oranius w bardzo obiektywny i bardzo ciekawy sposób przygląda się temu tematowi. Zastanawia się nad tym, czy wolność słowa w jakiś sposób powinna być jednak ograniczana, czy jest tak, że w świecie wielokulturowym, wielowyznaniowym po prostu pewnych rzeczy nie powinno się mówić, czy też ta wolność słowa jest wartością nadrzędną i bezdyskusyjną. Lars Vilks uważał, że jest wartością nadrzędną. Zapłacił za to naprawdę bardzo wysoką cenę. Na niego zorganizowano kilka zamachów. Za każdym razem udawało się policji go uratować, ale w tytułowej Kopenhadze podczas zamachu zginęli inni ludzie, w tym bardzo znany i dobry duński reżyser. Lars Vilks był więc taką postacią tragiczną, aczkolwiek nie był artystą tego formatu, jakiego formatu pisarzem jest Salman Rushdie, ale zarazem historia jest w jakiś sposób ta sama. Więc aby zrozumieć to, co się dzieje, myślę, że warto sięgnąć do tej książki i warto gdzieś tam pomyśleć o tym, że Polska, w której być może nie dyskutuje się tak dużo o islamizmie czy o ograniczeniach islamu, jest w pewnym sensie krajem, który w znaczący sposób ogranicza wolność słowa po to, by chronić czyjeś uczucia religijne, bo jest to przecież zapisane w polskiej konstytucji, że uczuć religijnych nie wolno urażać. I mamy całą listę artystów, którzy byli ścigani prawnie za swoje prace. Na przykład Dorota Nieznalska miała wieloletni proces. Nergal jest też takim artystą, który dosyć regularnie ląduje w sądzie, na przykład za palenie Biblii. Wydaje mi się, że to jest jeden z ważniejszych tematów współczesności i szalenie istotny problem tyczący się wolności słowa jako takiej.